W 1923 roku Józef Piłsudski na znak protestu wobec partyjniactwa, czyli kierowania się przez polityków dobrem partii zamiast dobrem państwa, wycofał się z życia publicznego. Dzięki temu ruchowi przestał być kojarzony przez opinię publiczną z tym, co złego działo się na scenie politycznej i mógł sobie pozwolić na swobodne komentarze oraz krytykę zaistniałej sytuacji. Równocześnie rosło przekonanie w coraz większej grupie społeczeństwa, że to właśnie Piłsudski jest osobą, która jest w stanie rozwiązać kryzys władzy w Polsce. W maju 1926 roku powołano kolejny rząd, którego premierem został Wincenty Witos. Wykorzystując kolejny kryzys rządowy, grupa oficerów popierających Piłsudskiego zgromadziła w pobliżu stolicy popierającego wojska. Ta demonstracja miała doprowadzić do dymisji rządu i przekazania władzy Piłsudskiemu. 12 maja 1926 roku Piłsudski spotkał się na moście Poniatowskiego w Warszawie z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim. Rozmowa nie przyniosła porozumienia i wkrótce potem rozległy się pierwsze strzały. Zamach stanu, czyli nielegalne, siłowe przejęcie władzy, stał się faktem. W historiografii jest on określany mianem zamachu majowego. W trwających 3 dni walkach zginęło ponad 400 osób, a 900 zostało rannych. Ostatecznie sukces odnieśli w nich zwolennicy Piłsudskiego, co w dużej mierze udało się dzięki strajkowi kolejarzy, którzy uniemożliwili przetransportowanie do Warszawy oddziałów wiernych rządowi. W obawie przed wybuchem wojny domowej 14 maja Stanisław Wojciechowski oraz rząd podali się do dymisji. 1 czerwca 1926 roku parlament nowym prezydentem wybrał wskazanego przez Piłsudskiego profesora Uniwersytetu Lwowskiego Ignacego Mościckiego. Nowym premierem został Kazimierz Bartel, a ministrem spraw wojskowych w jego rządzie sam Piłsudski. Te działania były faktycznym zalegalizowaniem zamachu stanu. Głównym celem Piłsudskiego było wzmocnienie władzy wykonawczej. Dlatego też doprowadził do nowelizacji, czyli częściowych zmian w funkcjonującej konstytucji marcowej. Zmiany te wprowadzono w sierpniu 1926 roku, przez to są one określane jako nowela sierpniowa. Dzięki niej prezydent zyskał możliwość wydawania dekretów, które miały moc ustawy. Mógł to robić w sytuacji, gdy aktualnie nie obradował Sejm. Prezydent zyskiwał także możliwość rozwiązania parlamentu przed upływem jego kadencji. Wszystkie zmiany, jakie zapoczątkowano w państwie, odbywały się pod hasłem sanacji, czyli uzdrowienia moralnego państwa. Miało ono doprowadzić do odnowy życia publicznego i ukrócenia licznych afer. Szybko jednak stało się to pretekstem do obsadzenia najważniejszych stanowisk w państwie zwolennikami Piłsudskiego, a on sam w państwie odgrywał najważniejszą rolę, mimo tego, że faktycznie nie zajmował najwyższych stanowisk. Polska stała się państwem autorytarnym, w którym rządy skupiały się w jednym centrum decyzyjnym, a demokracja była jedynie z pozoru. Ludzi związanych z władzą nazywano obozem sanacyjnym. W 1928 roku przed nowymi wyborami władze powołały własne ugrupowanie polityczne, czyli bezpartyjny blok współpracy z rządem. Celem było zdobycie takiej większości w parlamencie, która gwarantowałaby legalną zmianę konstytucji. Na czele ugrupowania stanął bliski współpracownik Piłsudskiego Walery Sławek. Mimo tego, że władza wykonawcza wykorzystywała wszystkie możliwe środki, w tym nielegalne, to jest fałszerstwa wyborcze, tak zwane cuda nad urną, zwycięstwo BBWR nie było tak duże, by można było zmienić konstytucję. By skuteczniej walczyć z władzą w parlamencie, wszystkie opozycyjne partie polityczne stworzyły w 1929 roku sojusz, tak zwany Centrolew. Próbowali oni nawoływać swoich zwolenników do bojkotowania zarządzeń władzy. W związku z tym rząd postanowił uderzyć w opozycję. Głównych przywódców, czyli Wojciecha Korfantego oraz Wincentego Witosa, aresztowano i osadzono w więzieniu. W 1930 roku przeprowadzono ponownie wybory nazywane wyborami brzeskimi. Właściwie wyeliminowały one opozycję z życia publicznego. BBWR zdobyło ponad połowę miejsc w parlamencie. Władzę przejęła najbardziej autorytarna frakcja obozu sanacyjnego, nazywana Grupą Pułkowników. Ostatecznie w 1935 roku udało się obozowi sanacyjnemu doprowadzić do zmiany konstytucji. Nową ustawę zasadniczą uchwalono 23 kwietnia 1935 roku, stąd określana jest jako Konstytucja Kwietniowa. Wprowadzała ona w Polsce system prezydencki, w którym głowa państwa otrzymała bardzo duże uprawnienia, które ilustruje fragment tego dokumentu, gdzie mowa jest, że prezydent za swoje działania jest odpowiedzialny jedynie przed Bogiem i historią. Józef Piłsudski główne zagrożenie dla Polski widział na wschodzie.
jako przeciwwagę dla rosyjskiego imperializmu, czyli polityki mającej na celu podporządkowanie sobie innych państw, przeciwstawił koncepcję Międzymorza. Miał to być sojusz państw środkowej i wschodniej Europy znajdujących się pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym i Adriatykiem. Po śmierci Piłsudskiego ideę tę kontynuował minister spraw zagranicznych Józef Beck. Zamach majowy doprowadził do rozluźnienia sojuszu polsko-francuskiego. Dlatego Polska próbowała zapewnić sobie bezpieczeństwo drogą układów ze swoimi sąsiadami. Stąd w 1932 roku podpisano układ o nieagresji ze Związkiem Sowieckim, a w 1934 roku układ o niestosowaniu przemocy z Niemcami. Podpisanie układu z Hitlerem zmieniło stosunki polsko-niemieckie. Niemcy zaczęli postrzegać Polskę jako potencjalnego sojusznika. Mimo realizacji polityki równowagi w stosunkach ze swoimi dużymi sąsiadami, Polska miała bliższe relacje z Niemcami niż Związkiem Sowieckim. Te pozostawały jedynie na stopie oficjalnej. 12 maja 1935 roku umiera Józef Piłsudski. Doprowadziło to do podziału w łonie sanacji. Powstały trzy kręgi władzy. Grupa zamkowa, skupiona wokół prezydenta Mościckiego, która koncentrowała się na modernizacji gospodarki. Grupa Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, skupiona wokół marszałka Rydza-Śmigłego, która zajęła się modernizacją armii, oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie pierwszoplanową rolę grał Józef Beck. Marginalizacji uległ premier Walery Sławek, który po rozwiązaniu w 1935 roku BBWR-u przestał praktycznie dysponować zapleczem politycznym, a kierowana przez niego nieformalna grupa pułkowników straciła na znaczeniu. W 1937 roku z inicjatywy Rydza-Śmigłego powstał obóz Zjednoczenia Narodowego, który głosił popularne wtedy w Europie hasła autorytarne. Rządzący głosili również poglądy nacjonalistyczne oraz podkreślali związki z Kościołem katolickim. Ostatecznie w Polsce ukształtował się oryginalny wariant autorytaryzmu, w którym dopuszczalne było funkcjonowanie partii opozycyjnych, które jednak nie miały szans na zdobycie władzy. W obliczu dominacji sanacji partie opozycyjne również się jednoczyły. W 1931 roku PSL Piast i PSL Wyzwolenie zjednoczyły się, tworząc Stronnictwo Ludowe. W 1936 roku działacze chadeccy i Ruchu Ludowego utworzyli tzw. Front Morsz, co przełożyło się na powstanie w 1937 roku nowej partii Stronnictwa Pracy.